pierwsze bardzo zachęcam do tego, żeby odwiedzić naszą stronę internetową. W opisie spektakli od niedawna znajduje się nowa sekcja, która nazywa się Oswojenie. To jest taka nasza interpretacja narzędzia, jakim są trigger warnings. Informujemy po prostu widzów i widzki o aspektach przedstawień, które mogą wywoływać silne emocje i przeżycia. I można sobie po prostu sprawdzić, jakie aspekty przedstawień są właśnie takie, które mogą te przeżycia wywoływać, jaka tematyka jest poruszana w spektaklach. Skorzystanie z tej sekcji jest dobrowolne, można to zrobić, ale nie trzeba. Chcemy po prostu w ten sposób też zadbać o Was, o Waszą wrażliwość. No i po prostu starać się zrobić jak najwięcej ku temu, żeby teatr był bezpieczny i dostępny, nawet wtedy, jeżeli spektakle dotyczą jakichś trudniejszych czy bardziej kontrowersyjnych tematów. A druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to bardzo serdecznie zachęcam, żeby również przyjść na spotkanie poświęcone profesor Ewie Guderian-Czaplińskiej, które będzie 17 lutego o godzinie 18, również tutaj na dużej scenie. Myślę, bardzo ważne wydarzenie. Pani profesor była ważną osobą też dla społeczności naszego teatru i bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby w tym spotkaniu wziąć udział. No a już teraz mam ogromną przyjemność przedstawić osoby, które dzisiaj na scenie. Ania Franczak, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci. Cześć. Dobry, bardzo mi miło. I Michał Błoch, który pracował przy spektaklu Śmierci Jana Pawła II jako konsultant medyczny, no i również jest członkiem kolektywu Instytutu Dobrej Śmierci. Dzień dobry, bardzo miło. Nie chciałem was bardzo szczegółowo przedstawiać, bo chciałbym, żebyście troszeczkę o sobie opowiedzieli. Tego będzie dotyczyć moje pierwsze pytanie. Dodam jeszcze tylko, że nasze spotkania zawsze są otwarte. Staramy się, żeby państwo, żebyście mogli brać w nich czynny udział. Ja oczywiście kilka pytań mam przygotowanych, ale jeżeli coś się w trakcie pojawi, no to zachęcam do tego, żeby pytania zadawać. Tutaj mamy taki społeczny mikrofon. Nagrywamy to wydarzenie, więc bardzo bym prosił, żeby ewentualnie też z niego skorzystać, bo wtedy po prostu będzie nas lepiej słychać. W porządku. Chciałbym, żebyście opowiedzieli, jak to się stało, że zawodowo zaczęliście zajmować się śmiercią. No to jest coś, co się wydaje w takim pierwszym odruchu rzadkie i dosyć niespotykane, więc gdybyście mogli odrobinę powiedzieć o tej drodze, która doprowadziła was no, w miejsce, w którym jesteście dzisiaj. Może Ania najpierw. Okej. No, u mnie na pewno było kilka takich punktów zwrotnych na tej drodze. Na pewno jeden punkt to był, kiedy ja pierwszy raz słyszałam o zawodach, o których wcześniej nigdy nie słyszałam. Mówię tutaj o zawodzie towarzyszki w żałobie i o zawodzie duli umierania albo towarzyszki przy umieraniu. To było kilka lat temu, kiedy właśnie pierwszy raz jedna moja znajoma mi opowiadała o tym, że skorzystała z takiej usługi, takiej towarzyszki w żałobie po śmierci swojej córki. Ja wtedy byłam totalnie zafascynowana i w ogóle nie wiedziałam, o czym ona mówi. W sensie, co to w ogóle ma być, towarzyszka w żałobie, co to za... Nie wiedziałam, że to w ogóle istnieje. I ta moja koleżanka mieszka w Niemczech, więc wtedy pierwszy raz słyszałam o tym, że w Niemczech istnieje jakiś inny system wsparcia dla osób po stracie. Dowiedziałam się o tym, że istnieje ten zawód towarzysz albo towarzyszka w żałobie, że istnieją różne szkoły i akademie, gdzie można się szkolić do tego, że istnieje nawet związek zawodowy do tego zawodu. I byłam totalnie zafascynowana z tym, że są ludzie, którzy właśnie się tym zajmują profesjonalnie, żeby wspierać innych w takiej sytuacji życiowej. I też czułam, jak mi się wtedy budziła taka złość trochę, patrząc na to, że ja nie miałam takiego wsparcia, bo kilka lat wcześniej sama byłam w takiej sytuacji, że zmarło moje dziecko w trakcie ciąży i byłam totalnie zagubiona w tym doświadczeniu. W ogóle nie wiedziałam, z kim mogę rozmawiać o tym, dokąd pójść, kto mi może tłumaczyć, co się ze mną dzieje. Więc miałam też taką osobistą motywację, żeby się wgłębić w te tematy.
I wtedy zaczęłam taki duży research. Trafiłam na coraz więcej informacji, jak to działa w Niemczech, w Anglii, jak te zawody tam funkcjonują i to mnie aż tak mocno wołało w tym kierunku, że ja w końcu się zapisałam, to znaczy aplikowałam, żebym mogła uczestniczyć i chodziłam przez rok na takie szkolenie w Niemczech, obecnie się szkolę dodatkowo w zakresie towarzyszenia osobom umierającym i jakoś po prostu mnie życie prowadziło do tego. Ja wcześniej pracowałam jako producentka filmowa, więc w ogóle nic nie miałam do czynienia z tymi tematami. Więc tak, w skrócie. Myślę, że do tej działalności już, którą się teraz zajmujesz, też przyjdziemy za chwilę. A Michał, powiedz, jak to było w twoim przypadku? Chyba nie wybrałem się do zajmowania się śmiercią, w sensie takim, że chciałem zajmować się dziećmi nieuleczalnie chorymi i z niepełnosprawnościami. A tak sprawa wygląda, no, że wiele nieuleczalnych chorób prowadzi do śmierci przedwczesnej moich pacjentów. W związku z tym to jakby ta śmierć przyszła niejako przy okazji tego, czym zacząłem się zajmować. I nie był to mój wybór, żeby zajmować się śmiercią absolutnie. No to po prostu tak się złożyło. Oczywiście droga, którą sobie obrałem, czyli hospicjum domowe dla dzieci, jest taką drogą, która, no, która do śmierci na pewno, na pewno przez śmierć jednak prowadzi. I co ważne, w tym modelu opieki, jaki sprawujemy, tak naprawdę na punkcie śmierci pacjenta cała opieka hospicjum jako takiego się nie kończy. A więc oprócz tego, że przyjeżdżamy do zgonu pacjenta albo do agonii, jeżeli jest takie wezwanie i tą agonię prowadzimy, a więc jesteśmy trochę też z okazji, do której zostaliśmy wezwani dulami umierania, to zaczynamy to towarzyszyć tym osobom bliskim osoby, która zmarła i potem kontynuujemy tą opiekę także na etapie żałoby, nie? Więc ja jako lekarz wybrałem pracę z pacjentami niepełnosprawnymi, a śmierć przyszła niejako przy okazji. Porozmawiamy chwilę w takiej szerszej perspektywie. Gdybyście mogli spróbować opowiedzieć z waszej perspektywy, z waszego doświadczenia o takich ogólnych mapach mentalnych naszego społeczeństwa dotyczącego śmierci, z jakimi tabu się zmagamy, o czym wciąż nie rozmawiamy i no właśnie w jakich obszarach na przykład w czymś, powiedzmy, coś już mamy przepracowane i wypracowane, a co wciąż dla nas stanowi duże tabu, jest przemilczane i gdzieś wypierane. Śmierć jest bardzo mocno osadzona w systemie ochrony zdrowia. No tak to jest po prostu skonstruowane, że system ochrony zdrowia jest niejako powołany także do tego, żeby te osoby ciężko chore podchodziły w komfortowych warunkach. Teraz problem jest taki, że system ochrony zdrowia w Polsce, to nie odkryje Ameryki, jest niewydolny. A jeżeli system ochrony zdrowia jest niewydolny, to z tego także wynika niewydolność systemu opieki nad osobami umierającymi. To mówię z pełną świadomością. Bo jeżeli chodzi o dzieci, to temat mamy dosyć dobrze. Można powiedzieć nawet, że jesteśmy dosyć wzorcowym państwem na mapie świata, jeżeli chodzi o sprawowanie opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi. Ale jest to sprawa dosyć niszowa. Natomiast gro potrzeb to jest tak naprawdę umieranie osób dorosłych, które w Polsce jest niedogospodarowane i mam tę świadomość, że hospicja i stacjonarne, i forma domowych hospicjów jest niewydolna z powodu braków kadrowych, jakichś niedomogów systemowych, niedofinansowania i przez to są długie kolejki oczekujących. Często ci pacjenci nie otrzymują należytej pomocy, po prostu jej nie doczekują. No i to jakby napędza inaczej. To napędza pewnego rodzaju jakby problem, że chcielibyśmy tą śmierć od siebie odepchnąć, jakby wyprzeć ją ze swojego otoczenia, więc jeżeli osoba umierająca umiera w domu, to często jest taka potrzeba, że ja się nią nie jestem w stanie jako opiekun niezawodowy należycie tą osobą się zająć. Nie? Więc tą śmierć staramy się z domu wypierać właśnie do systemu ochrony zdrowia. System ochrony zdrowia jest niewydolny, a więc
tutaj cały ten koszmar, który rodzi się w głowach Polaków, stanowiłeś mapami mentalnymi, wydaje mi się, że on z tego po prostu wynika. Śmierć przez to, że no, nie ma odpowiednich narzędzi, które mogłyby tę sytuację zagospodarować. Tak, i to, co teraz powiedziałeś, że ludzie myślą, że sami nie będą w stanie zająć się swoim bliskim i że lepszą decyzją będzie, jeśli ta osoba będzie w szpitalu albo w hospicjum, to z mojej perspektywy zatem to wynika z braku edukacji, że taka wiedza o tym, jak, co się dzieje w ogóle w procesie umierania, w ogóle edukacja, wiedza o śmierci jest traktowana jako wiedza bardzo taka specjalistyczna, że śmierć jest traktowana jako temat, którym nie powinni się zajmować zwykli ludzie, tylko eksperci. I w tym jest fundamentalny problem, że no właśnie kilka generacji wstecz, kiedy większość ludzi umierała w domach, to ludzie byli świadkami tego. Każdy w trakcie swojego życia kilka razy miał styczność z tym, że była osoba na swoim ostatnim etapie życia w domu. I ta wiedza o tym, na czym polega ten proces, jak to wygląda, kiedy człowiek umiera, to była wiedza, która była w społeczeństwie. A dzisiaj to jest traktowana jako wiedza, do której mają dostęp osoby z zawodów medycznych wyłącznie. I ja z taką dużą fascynacją obserwuję pewne inicjatywy edukacyjne globalnie, szczególnie taką inicjatywę, która się rozpoczęła w Danii kilka lat temu, która się nazywa Last Aid Courses, więc kursy ostatniej pomocy. I to są takie bardzo podstawowe szkolenia półdniowe, publiczne dla obywateli, gdzie przekazywana jest podstawowa wiedza o tym, jak wygląda proces umierania. I na te kursy przychodzą ludzie, którzy są chorzy i sami chcą wiedzieć, co przed nimi. Przychodzą ludzie, którzy mają w domu chorą osobę i chcą się trochę przygotować na to, co przed nimi. I przychodzą ludzie, którzy po prostu są ludźmi i są śmiertelni. Więc to grupa docelowa tych kursów jesteśmy my wszyscy. Ten cały system tej inicjatywy właśnie szkoli takich lokalnych edukatorów w różnych, no w wielu, wielu miasteczkach. Na przykład w Niemczech to się już tak rozkręciło, że jest kilka tysięcy tych edukatorów w każdym kraju, które lokalnie w swoich gminach prowadzą takie podstawowe kursy. I coś o czymś takim marzę, żeby to się rozwijało w Polsce, żeby właśnie taka podstawowa edukacja o śmierci była ogólnie dostępna. Myślę, że to zrobiłoby dużą zmianę, bo kiedy wiemy trochę więcej o tym, to nie znaczy, że to będzie łatwiej w takim sensie, że będzie to mniej smutne, nie? Bo zawsze kiedy odchodzi bliska osoba, to jest po prostu najsmutniejsze, co się może wydarzyć. Ale jeśli mamy więcej wiedzy i narzędzi, to znacznie może zmniejszyć lęk, który jest przy tym doświadczeniu. Może wtedy będzie mniej przerażenia i mniej paniki i trochę więcej zaufania, że wszystko się toczy w taki naturalny proces, jak po prostu to wygląda. Adwokatem tego, co Ania powiedziała, jak mówisz, że kilka generacji wstecz patrząc, ludzie umierali w domu, natomiast teraz umierają w szpitalu. Rzeczywiście to jest kilka generacji wstecz, tak? Mamy takie wrażenie, że pokolenie dwa wstecz to są te osoby, które uczestniczyły w umieraniu w domu, ale to już była mniejszość. Bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na statystyki zgonów w Polsce, to w latach 70. została przecięta ta nić osób, które umierają w szpitalu w stosunku do tego, co ludzie umierają w domu. A więc to jest tak naprawdę ponad 50 lat temu. I teraz jeżeli na to sobie tak spojrzymy, to wydaje mi się, że jest pewna sinusoida, w sensie wtedy, dlaczego pacjenci zaczynali umierać w szpitalach? Dlatego, ponieważ społeczeństwo uważało, że ten dom
jest miejscem niewydolnym do tego, żeby sprawować opiekę, więc scedujmy to na szpitale. W tym momencie wydaje mi się, że jesteśmy w kolejnym etapie tej sinusoidy, kiedy widzimy, że szpital jest miejscem niewystarczająco wydolnym, bo możemy lepsze warunki zapewnić przy minimalnym tak naprawdę wyszkoleniu personelu, opiekunów, bliskich. Jesteśmy w stanie lepsze warunki dla osoby umierającej, bardziej kompetentne nawet, zapewnić w domu niż w szpitalu. Więc moim zdaniem jesteśmy w przededniu pewnej rewolucji, gdzie no może nie dojdziemy do tego, że będzie znowu przecięcie tej krzywej i więcej ludzi będzie umierało w domu niż w szpitalu. Natomiast wydaje mi się, że coraz bardziej społeczeństwo dojrzewa do tego, żeby jednak te umierające osoby zostawały w domu przy wsparciu specjalistów, przy wsparciu właśnie wykwalifikowanych opiekunów. I akurat w tym aspekcie to pandemia teraz ma bardzo mocny wpływ, bo jeśli teraz osoba jest w szpitalu, to po prostu znaczy, że prawdopodobnie już nie będziemy mieli kontaktu bezpośredniego z nią. Więc myślę, że to, co się działo i cały czas się dzieje w ostatnich 2 latach, to tam jest, w sensie przede wszystkim żyjemy w bardzo trudnym czasie, ale ja widzę tutaj też pewien potencjał, żeby się nauczyć czegoś. I właśnie taka świadomość tego, że umieranie może mieć miejsce w dobrych albo w złych warunkach. Sama świadomość tego, że można stworzyć dobre albo niedobre warunki na ten proces umierania, to dla wielu ludzi może być już przełomową myszy. No. A słuchajcie, nieco tak na potrzeby dyskusji postaram się was skontrować, pytając o to, czy, no bo przywołałaś na przykład model skandynawski, ale czy my jednak nie jesteśmy w trochę innym punkcie też jako społeczeństwo, nawet patrząc przez taki pryzmat, nie wiem, teorii kapitalistycznej, że nas czasami po prostu nie stać na poziomie czy zasobu finansowego, czy w ogóle czasu, żeby zostać z kimś w domu, opiekować się i tak dalej, i tak dalej. Też właśnie chciałbym was zapytać, jak myślicie o tym od tej strony, nie? Że po prostu może właśnie w tych mapach mentalnych, w świadomości myślimy, no nie mam czasu, w jakiś sposób nie stać mnie na przeżycie tego procesu. Tylko tak przewrotnie spróbuję, że uczestniczenie w śmierci osoby bliskiej jest jednocześnie pewnego rodzaju stratą i pewnego rodzaju zyskiem. Strata, na pewno to, co powiedziałeś, musimy wypaść jakoś z roli zawodowej, zająć się osobą bliską. Strata, ponieważ musimy uczestniczyć w cierpieniu, na które nie jesteśmy do końca gotowi i które nas jakoś psychicznie obciąża. Ale paradoksalnie, kiedy ten proces przejdziemy wspólnie z tą osobą bliską, to może się okazać, że te straty, które ponieśliśmy, są pewnego rodzaju zyskiem. Bo zbudowaliśmy pewną relację na samym końcu, więc tak naprawdę ostatnia szansa na to, żeby tą relację zbudować i ona nam jakoś procentuje potem na czas żałoby, a nawet na całe życie, że nie przechodzimy, że te myśli nie wracają nam, albo decyzje, które podjęliśmy, nie wracają nam w jakiś traumatyczny sposób, tylko po prostu no, stwierdzamy, że to była dojrzała na tamten czas najbardziej odpowiednia decyzja, jaką mogliśmy podjąć. I to byśmy chcieli, żeby to chwilę jakby kiełkowało potem. Tak, jednak ten argument ekonomiczny jest bardzo ważny moim zdaniem, bo no, myślę, że za wieloma problemami społecznymi i też psychologicznymi często stoi w ogóle ten nasz system ekonomiczny, w którym żyjemy, nie? Że decyzja, czy ja zostanę w domu i opiekuję się chorą babcią albo mamą, że to się wiąże z utrudnieniem sytuacji finansowej, no to jest problem systemowy. I tu na pewno wymagana jest jakaś lepsza regulacja w ogóle, jaki rodzaj wsparcia dla opiekunów mógłby być dostępny. Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale możecie nakreślić taką obecną sytuację, czy teraz w ogóle w jakikolwiek sposób jest to wsparcie, czy go nie ma w ogóle? Ty wiesz pewnie więcej tutaj, jak to formalnie wygląda w Polsce, nie? Znaczy to jest duży problem. Znaczy największy problem, jaki opiekunowie zgłaszają, mówię tu o opiekunach dzieci niepełnosprawnych, no bo z tymi najwięcej mam tak naprawdę styczności, no to jest to, że no tak naprawdę oni nie mają prawa jakkolwiek funkcjonować na rynku pracy. Nie? I to jest najgorsze, że jeżeli osoba dana podejmuje decyzję, że ona będzie opiekunem osoby chorej, bliskiej osoby chorej, czy to będzie rodzic, czy to
czy to będzie dziecko, to w tym momencie musi w 100% zrezygnować z pracy zawodowej. Każda forma tak naprawdę zarobkowania staje się w tym momencie nielegalna. No i ci ludzie na wiele lat wypadają zupełnie z rynku pracy, z zawodu, gdzie potem po śmierci dziecka jest bardzo ciężko wrócić, prawda, po długiej, czasami kilku, a czasami kilkunastu, nawet letniej przerwie. I wtedy znowuż to jest problem taki społeczny, że oto życie poświęciło się, czy te ostatnie kilkanaście lat poświęciło się dla tej osoby chorej, teraz ona odeszła i pytanie, na ile to będzie jakby ten bagaż, o czym wcześniej mówiłem, z którego ta osoba będzie czerpać jakoś psychicznie, natomiast finansowo, no społecznie, no to na pewno to jest jakoś tam wyczerpujące dla tego opiekuna. No to spróbujmy teraz trochę tak wybiec w przyszłość. Co myślicie, po pierwsze, jakie zmiany mogą zajść na takim poziomie państwowym, instytucjonalnym, żeby tę sytuację poprawić? Ale również też, gdybyście mogli trochę opowiedzieć o tym, o czym już napomknęliście, jak sami sobie możemy też nieco pomóc w takiej sytuacji. Znaczy, co możemy po prostu indywidualnie zrobić, gdzie nie jesteśmy już uzależnieni od żadnych pewnych organów państwowych i tak dalej. Jak na to odpowiedzieć? W sensie jedna, jeśli chodzi o instytucje, jak mogą się rozwijać instytucje, i teraz mówię o hospicjach stacjonarnych na przykład, to jedna, może żeby tłumaczyć, ja nie jestem Polką, jak też słychać po moim akcencie, mieszkam w Polsce od ponad 10 lat, ale jestem pół Chorwatką i pół Niemką, więc najbardziej znany jest mi na przykład system hospicjum w Niemczech, bo tam się szkoliłam. I te hospicja współczesne, z którymi miałam do czynienia w Niemczech, to dla mnie przede wszystkim to są miejsca wolności. Że to w ogóle nie wygląda jak szpital, takie hospicjum, tylko jak dom, w którym są różne pokoje. Tam jest jakiś sprzęt medyczny, ale te sale nie wyglądają jak, no właśnie, jak szpital. I przede wszystkim tam nie ma zbyt wiele reguł w tych hospicjach, że jest, okej, chcesz spać do 11, no to śpi do 11. Chcesz do śniadania wypić kieliszek wina, spoko, to są ostatnie dni twojego życia, rób co chcesz. Chcesz jeść kawałek tortu i masz diabetes? Słuchaj, to jest twój koniec życia, zrób to jak chcesz. I z takim podejściem się, to jest właśnie to, co jest dla mnie główną cechą tego podejścia w hospicjach, które znam w Niemczech, taka, że największą wartością jest wolność człowieka. I w takiej silnej, w sensie w taki sposób się jeszcze nie spotykałam z takim podejściem w Polsce, bo nie znam wiele hospicjów w Polsce stacjonarne, ale one na przykład, te, które znam, gdzie byłam, mają bardzo jasną strukturę dnia, nie? Że rano o 6 wchodzi po prostu, wpalają światło, jest śniadanie, włączają telewizor i po prostu nie jest, jest, w sensie pierwsze miejsce jest to, żeby ten system funkcjonował, żeby wszystko szło gładko, i na drugim miejscu jest to, co chce ta osoba. I to jest podstawowy problem, moim zdaniem. Nie? Czy ta osoba w ogóle chce o tej 7 jeść śniadanie i potem oglądać telewizję. I tu już nie jest ważne, czy na tej telewizji leci TVP, czy TVN, czy Polsat, tylko właśnie, czy takie są dobre warunki na nasze ostatnie dni albo tygodnie. No dlatego dom jest zdecydowanie lepszym miejscem. Tamten schemat się możemy z bliskimi ustalić, przynajmniej na ile to jest możliwe. Wydaje mi się, że najważniejsze, jeżeli chodzi o to systemowe rozwiązanie, wracając do pytania, które zadałeś, o te systemowe rozwiązania, to jest to, żeby w ogóle dostrzec rolę jako takiego opiekuna, który pozwala na to, żeby ten chory został w domu i, no brzydko powiem, ale nie obciążał budżetu państwa
swoją obecnością w szpitalu, bo to są konkretne pieniądze, które za tym idą, że on się znajdzie w szpitalu i na ostatnie dni zostanie przetransportowany do szpitala, kiedy nie jest to mu tak naprawdę potrzebne, bo on jest po prostu osobą umierającą, która wymaga jakiejś tam opieki, wsparcia i świętego spokoju. I to może zapewnić opiekun domowy, tylko musi zostać dostrzeżony przez państwo. No to chociażby no, sprawy urlopowe, tak? No to jest dosyć proste, ale jeżeli mamy urlop okolicznościowy do wykorzystania, którego nikt nam nie może zabronić, on jest, nie wiem, w wysokości chyba jednego dnia czy dwóch po zgonie rodziców, tak? A to musi nastąpić zgon rodziców i to po tym zgonie możemy skorzystać z tego urlopu, a więc wcześniej do tego zgonu musimy jakoś funkcjonować i jakoś pracować. Zwolnienia lekarskie na członka rodziny no, są jakimś wyjściem, ale wiadomo, jak się patrzy na zwolnienia długoterminowe zarówno przez pracodawcę, jak i przez system jako taki. A więc wydaje mi się, że tutaj po prostu najważniejsze jest to, żeby tego opiekuna dostrzec i docenić, a więc jakoś określić tę rolę, jaki stan pacjenta, może jakaś komisja, no nie wiem, to znowuż jakieś takie bardzo formalne ramy, chcę to ubrać, ale tak mój mózg jakoś podpowiada takie schematy. Żeby ktoś orzekał, czy ta osoba po prostu potrzebuje opiekuna, jeżeli potrzebuje opiekuna, i tutaj mówię nie tylko o osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale które po prostu z racji swojego tu i teraz stanu zdrowia wymagają opieki. No, mówimy dużo o świadomości i jedną z sposobów, żeby tę świadomość zwiększać, jest też już wspomniana przez Ciebie, Aniu, edukacja, i też chciałbym, żebyśmy chwilkę się tutaj zatrzymali. Jak myślicie, jak edukować społeczeństwo, od jakiego etapu zaczynać, publicznie, czy powinniśmy, znaczy oczywiście no właśnie to jest to cały czas napięcie, nie? Czy jakoś powinny też być po prostu tutaj podejmowane kroki takie właśnie publiczne, państwowe, czy też no, powiedzmy prywatnie się jakoś możemy też tutaj spróbować doszkolić, czy zwiększać swoją świadomość. Jak myślicie o tych modelach edukacyjnych, też przywołując na przykład właśnie konkrety jakieś z zagranicy, które gdzieś już funkcjonują i są sprawdzone? No, punkt edukacji, on stoi w ogóle w centrum naszej inicjatywy Instytutu Dobrej Śmierci, że ten kolektyw interdyscyplinarny, który stoi za, w sensie powiem króciutko, Instytut Dobrej Śmierci to jest inicjatywa, która powstała pół roku, półtora roku temu i za tym jest nas już 70 osób w tej chwili, i to, co nas łączy, to jest to, że my wszyscy w naszej pracy mamy styczność z tematem śmierci, ale w bardzo różne sposoby. Są osoby jak Michał ze świata medycyny i opieki paliatywnej, ale mamy też ludzi z branży funeralnej, terapeutów, artystów, jak tutaj Tomek Siuda, który siedzi z nami. Ja założyłam tę inicjatywę, ponieważ poznałam tych ludzi i myślałam sobie, wow, jest taka wiedza w tych ludziach, tyle wiedzy i doświadczenia i mądrości, które warto byłoby udostępnić jakoś do świata, żeby się tym dzielić. Więc celem w ogóle tej inicjatywy jest to, żeby tą wiedzę, która jest w tych ludziach, żeby ją szerzyć. I robimy to przez publikacje tekstów, przez webinary, przez szkolenia, warsztaty, spotkania i debaty publiczne, i na które przychodzi coraz więcej ludzi, więc w tej chwili to wszystko się dzieje online i ma wszystko taki charakter eksperymentu. Nie? Próbujemy różne formaty, robimy właśnie różne wydarzenia na różne tematy, czasami związane z żałobą, czasami związane z tematem opieki, czasami związane z tematem rytuałów, pochówków i jak wygląda prawo funeralne, więc taki bardzo szeroki wachlarz tematów. I właśnie to jest w tej chwili taka nasza próba działania edukacyjnie wokół tematu śmierci. Ja powiem z perspektywy hospicyjnej naszej. Jak hospicjum angażuje się w takie działania edukacyjne? My trochę działamy w skali mikro, w sensie takim, że no wiadomo, że naszym podstawowym zadaniem nie jest edukacja, a tak naprawdę sprawowanie opieki nad osobą chorą. Ale staramy się. Przed pandemią docieraliśmy do szkół, w sensie takim, że jeżeli szkoła wystąpiła do nas o wystąpienie do młodzieży,
muszę powiedzieć, że byłem na zajęciach od przedszkola do liceum i opowiadałem o tym, czym jest chorowanie, umieranie i hospicjum. Także do przedszkolaków też się da dotrzeć z takimi tematami. Nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało, no bo ubiegły tydzień legislacyjnie dużo pozmieniał, jeżeli chodzi o wstęp stowarzyszeń i w ogóle inicjatyw pozarządowych na grunt edukacji publicznej, więc zobaczymy, czy takie inicjatywy w ogóle będą miały rację bytu. Ale w skali mikro chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że my prowadzimy szkolenia dla rodzin, dzieciaków, które są wypisywane ze szpitali. I to jest coś, co moim zdaniem jest największym benefitem tak naprawdę, który ci opiekunowie od nas dostają. Bo oni dostają od nas konkretne instrukcje, co można zrobić, jak reagować na sytuacje kryzysowe, które mogą się pojawić u konkretnego dziecka. Wiemy, jaki kryzys możemy założyć. Podajemy im rozwiązania, czyli reakcje, jak oni mogą na to reagować. Wyposażamy ich w sprzęt i w podstawowe umiejętności, co oni mogą przy tym dziecku zrobić. Co pozwala na to, żeby ci rodzice nie mieli poczucia bezsilności i bezradności w obliczu ciężkiej nieuleczalnej choroby dziecka. Czyli rozbijamy ten wielki problem, jakim jest jakaś nieuleczalna choroba, jakaś diagnoza, na pojedyncze, małe problemiki, tracheostomia, gastrostomia, zmiany skórne, to tamto, siamto, i rozbijamy to na te małe problemiki, które możemy zagospodarować i uczymy, jak je zagospodarować. I tak naprawdę, jeżeli to, o czym wcześniej Ania wspomniała, jeżeli byśmy mieli jakieś szkolenia bardziej publiczne, gdzie ludzie się po prostu uczyli właśnie zaopatrywania takich małych problemów u swoich, nie wiem, rodziców, cioci, wujka, no nie tylko u dzieciaków, ale także u osób starszych, które pewnie są większym odsetkiem osób potrzebujących tego typu opieki, no to wydaje mi się, że w tym aspekcie hospicja mogłyby być przydatne. Ale myślicie, że w ogóle jakiś taki też model publiczny, czy wprowadzanie tego rodzaju edukacji do no, po prostu programu nauczania jest możliwy, jest gdzieś też przed nami, czy to jest to myślenie utopijne, to o czym teraz fantazjuję? No nie wiem, skoro w obecnej sytuacji i w najbliższym czasie to nie wydaje się możliwe, to trochę nie poświęcam energii w ogóle myśleniu o tym, tylko robimy te swoje rzeczy, nie? Ogłaszamy te nasze szkolenia po prostu we własnym zakresie. I dzięki internetowi to działa, nie? Że ludzie trafiają po prostu bezpośrednio do nas i nie szukamy tych dróg systemowych. Opowiedzcie trochę o tym przekroju społecznym. Dużo osób was znajduje, dużo osób się z wami kontaktuje i próbuje uzyskać jakiegoś rodzaju pomoc, czy właśnie się wyedukować? No, trudno powiedzieć, co jest dużo, ale mogę dać przykład, że w tym tygodniu, kilka dni temu, zrobiliśmy takie online spotkanie na temat, co pomaga w żałobie. W sensie, jak możemy wspierać siebie i wspierać się nawzajem po stracie osoby bliskiej. No i na to wydarzenie się tam zameldowało z 250 osób. Ostatecznie przyszło około 100. Więc nie wiem, czy to jest dużo, czy nie dużo. Mi się wydaje, że na taki temat to jest jednak sporo. I dostaliśmy potem bardzo dużo wiadomości z pytaniem, czy będziemy to powtarzać. Więc widzę, że jest zainteresowanie i potrzeba. Ja przez prowadzenie swojego publicznego profilu na Instagramie... To powiedzmy jeszcze, że nazywasz się na Instagramie jak... Doktor Hospice, ale i właśnie przez to, że ta nazwa jest taka bardzo ogólna, to ludzie tak naprawdę ze wszelkimi problemami dotyczącymi medycyny paliatywnej piszą do mnie prywatne wiadomości. W sensie takim, że mieszkam tu i tu, mam problem ze swoją mamą albo ze swoją babcią, jakby, gdzie mam się zgłosić, żeby uzyskać pomoc. Ja to staram się, na ile mogę, researchować i podpowiadać ludziom. Największy problem mam z tym, że po kilkunastu tygodniach dostaję informację, że słuchaj, zrobiłam to co mi podpowiedziałeś, a to nie przynosi żadnego efektu. W sensie oni powiedzieli, że mają nas na uwadze, na względzie, odezwą się do nas, skontaktują się z nami, no i jakby na tym sprawa ucichła. Ja mówię, no słuchaj, no musisz bodźcować, no, napisz jeszcze raz, nie wiem, maila, zadzwoń, cokolwiek. No i po kilku tygodniach dostaję informację smutną, że nie udało się uzyskać tej opieki, a babcia, dziadek czy ktokolwiek umarł. Nie muszę powiedzieć, że to są dla mnie najgorsze wiadomości, bo trochę jestem jakby publicznie rzecznikiem tego świata medycyny paliatywnej, który lekko idealizuje może ze swojej perspektywy, bo po prostu pracuje w niszy, która jest naprawdę dobrze zagospodarowana, jeżeli chodzi o medycynę paliatywną dzieci.
a jest ogromny rozdźwięk między tym, co my robimy, jakie mamy zasoby, co możemy robić przy dzieciakach, w stosunku do tego, no, ile po prostu oczekuje społeczeństwo w stosunku do osób starszych. I ten system w tym aspekcie jest zupełnie niewydolny i niestety te głosy do mnie docierają. Więc jeżeli byśmy tą edukację, nie wiem, prowadzili na jakimś... No to naprawdę wystarczyłoby, żeby każdy z nas był wyposażony w takie właśnie informacje, gdzie w swojej społeczności, tej lokalnej, w swoim, nie wiem, tam powiecie, gminie, województwie nawet, gdzie mogę się zgłosić, podaną pomoc, tak? Nie wiem, wentylację, żywienie, hospicjum, MOPS, jakie zasiłki i tak dalej. Ktoś to powinien gdzieś koordynować. Ja nie wiem za bardzo, kogo do tego powołać, ale ludzie naprawdę, no, internet jest teraz skarbnicą wiedzy, ale też nie wiem, czy jest gdzieś w internecie zawieszony taki właśnie dedykowany poradnik pod każde województwo, każdy powiat. No to po prostu chyba się nie dzieje. No. Albo prawdopodobnie te informacje są na tyle jakby ukryte i pewnie hasłowo ich się nie da wyszukać, że one po prostu gdzieś giną. Ale niewątpliwie jest to jakiegoś rodzaju biała plama. No straszna biała plama. To jest naprawdę okropna biała plama. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli niejako na tą drugą stronę i porozmawiali też trochę o żałobie. Też może zaczynając od jakiegoś takiego ogólnego zarysu naszego po prostu społeczeństwa. Jak przede wszystkim tutaj, Aniu, do Ciebie kieruję to pytanie, jak Ty gdzieś widzisz ten zarys myślenia o żałobie, gdzie tutaj mamy jakieś przestrzenie tabu i co też jest ewentualnie do zrobienia, jak sobie możemy w tym zakresie pomóc, ewentualnie się też uczyć. No tak, z mojej obserwacji wokół tematu żałoby krąży sporo, ja bym nawet powiedziała, mitów. Że na przykład bardzo często też w mediach są powtarzane te teorie, które opisują żałobę w formie 5 faz. Może zapytam tak do publiczności, kto słyszał już kiedyś o tym, że żałoba się składa z różnych faz. Chcesz pokazać? O, tak, dzięki. To tak połowa mniej więcej. To jest taka, to warto wiedzieć, skąd w ogóle taka teoria, bo to jest teoria z lat 60., która dzisiaj jest traktowana jako teoria przestarzała. W sensie we współczesnej nauce, we współczesnym podejściu w psychologii w ogóle się nie opisuje żałoby w taki sposób, że są jakieś jasne etapy lub fazy. Natomiast takie myślenie, taki stary model cały czas jest dalej powtarzane w mediach, ale też na uczelniach. I te współczesne modele i teorie, które opisują żałobę jako proces bardzo dynamiczny i bardzo indywidualny, podkreślają, jak to wygląda różnie u wszystkich z nas, że nie ma tego normalnego przebiegu żałoby albo tego dobrego, prawidłowego, zdrowego. Właśnie taką wiedzę ja się staram szerzyć na przykład w swoich szkoleniach i webinarach, bo bardzo, bardzo często się spotykam z tym, że ludzie w żałobie dodatkowo do tego bólu związanym ze stratą doświadczają niepewność, myśląc, że coś z nimi jest nie tak. Nie? Więc prawie wszystkie osoby, z którymi ja pracuję indywidualnie jako towarzyszka w żałobie, przychodzą do mnie, bo myślą, że coś robią źle, że coś z nimi jest dziwnie, bo zbyt długo to trwa na przykład. Że na początku w swoim otoczeniu mają wsparcie przez przyjaciele i przez rodzinę, ale jeśli na przykład minęło już 5 roku i nadal jest smutek, to inni już się zaczynają martwić, czy to nie powinna iść do terapeuty, czy to może już jest jakaś patologiczna forma żałoby i właśnie w tym zakresie widzę dużo do zrobienia, żeby normalizować różne doświadczenia żałoby, żeby właśnie pomóc ludziom wyjść z takiego wąskiego i też trochę surowego traktowania siebie w tym doświadczeniu, bo jeśli myślimy, że celem żałoby jest, żeby jak najszybciej wyjść z tej żałoby, nie? I żeby jak najszybciej wrócić do normalności, cokolwiek to ma być, to robimy sobie w jakimś sensie trochę krzywdy moim zdaniem, bo w żałobie
W ogóle tak z mojej perspektywy nie chodzi o to, żeby z tej żałoby wyjść, bo nie chodzi o to, żeby zapomnieć o tej osobie, która zmarła. To, z czego chcemy powolutku wyjść, to jest ból, ale nie chcemy wyjść z tych innych aspektów żałoby, jakimi są wdzięczność, miłość, poczucie więzi, poczucie trwałego wewnętrznej relacji. To wszystko też jest część żałoby i o tym w ogóle nie chcemy, żeby to minęło. Ja? Więc chodzi o to, jak pozwolić na to, żeby ten ból mógł stać się mniejszy, ale jak równolegle zadbać i pielęgnować tą wewnętrzną więź. Jak dać tej osobie, którą kochaliśmy i nadal kochamy i zawsze będziemy kochać, jak tej osobie dać jakieś miejsce w naszym życiu. I właśnie to jest zupełnie inne podejście niż takie myślenie, że trzeba przechodzić przez fazę 1, 2, 3, 4, 5 i potem jest koniec żałoby. To jest te dynamiczne modele mi się po prostu wydają bardziej adekwatne do ludzkiego doświadczenia. Czy możesz też trochę powiedzieć o tym zawodzie właśnie towarzyszki, towarzysza żałoby? Też właśnie o tej perspektywie, bo to rozumiem, że w Niemczech bodajże od 20 lat, jeżeli dobrze pamiętam, jest taki zawód. Jaka jest właśnie ta perspektywa i też w Polsce, czy mamy dużo takich osób, czy jesteś jedyną osobą? Jestem bardzo ciekaw, jaki jest właśnie tutaj przekrój. No na pewno jest bardzo dużo ludzi w Polsce i na świecie, które towarzyszą innym w żałobie. Nie? W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dla siebie nawzajem towarzyszami w żałobie. Ale o ile wiem, w tej chwili jestem jedyną osobą w Polsce, która ma taką specyficzną edukację, właśnie, która w Niemczech już jest bardziej powszechna. A jak to konkretnie wygląda? No z jednej strony ja konkretnie pracuję indywidualnie z ludźmi i w grupach. Robię jakieś takie warsztaty tematyczne. A w Niemczech, w wielu miastach istnieją takie centra żałoby nawet. Nie? Taki jeden, który ja znam, odwiedziłam to osobiście, to jest w Karlsruhe na południu. Tam jest obok głównego starego cmentarza jest centrum żałoby. I tam pracują towarzysze w żałobie i tam codziennie można się zapisać na rozmowy indywidualne, codziennie są różne grupy wsparcia, na przykład we wtorek jest grupa dla nastolatków, w środę jest grupa dla młodych wdów i wdowców, w czwartek jest dla seniorów i na przykład w Karlsruhe cała ta inicjatywa jest finansowana przez miasto. Że dla ludzi to jest bezpłatnie, w sensie to nie jest bezpłatnie, bo po prostu jest finansowane przez podatki, więc i tak my za to płacimy. Nie? W sensie nie my, tylko obywatele Karlsruhe. W sensie te osoby, które wykonują ten zawód i pracują w tym centrum żałoby, są po prostu zatrudnieni przez gminę. Czegoś takiego nie ma w Polsce, to nie istnieje, więc ja pracuję po prostu samodzielnie. Nie? Ja jestem po prostu, ja nie mam w tej chwili żadnej struktury, w której bym mogła funkcjonować, ale to takie plany na przyszłość. No cóż, miejmy nadzieję, że ten pejzaż ulegnie zmianie. A Michał, gdybyś ty jeszcze też mógł ze swojej perspektywy opowiedzieć, też może o właśnie. Jak spotykasz się z ludźmi, właśnie pracujesz z rodzicami, czy tam też jest jakby jakiegoś rodzaju przygotowanie na tą żałobę, albo gdzieś już same hospicja też nad tym pracują, czy tu też jest jakieś pole jeszcze do zagospodarowania? Rodzice dzieci nieuleczalnie chorych przeżywają żałobę dwukrotnie. Pierwszy raz w momencie, kiedy pojawia się chore dziecko albo rozpoznanie danej jednostki chorobowej. To jest dokładnie ten sam proces. My w instytucie, jak rozmawiamy, to nazywamy to tak na nasze wewnętrzne potrzeby, że to jest żałoba po stracie dziecka oczekiwanego. Czyli każdy z nas, kiedy ma swoje dziecko, ma jakieś oczekiwania, jakąś wizję przyszłości dla niego. Natomiast tutaj rodzice w momencie rozpoznania tą perspektywę tracą. I to jest dokładnie taki sam proces, jak proces śmierci.
i on się dzieje przy moim także udziale, no ponieważ w tym akurat procesie uczestniczę, no trwa różnie długo i nie zawsze zdąży się zakończyć przed śmiercią dziecka i wtedy rodzice wchodzą w drugi, ten już właściwy proces żałoby, ten, który każdy z nas jakby sobie zdaje sprawę, a więc czas po śmierci dziecka. I muszę powiedzieć, że my mamy adekwatne wsparcie, w sensie takim, że są prowadzone przez większość hospicjów domowych dla dzieci, są prowadzone grupy wsparcia dla rodzin po stracie, tak zwane. Najczęściej jest psycholog, który prowadzi takie grupowe spotkania cykliczne, gdzie osoby wymieniają się doświadczeniem, ale także jest prowadzone indywidualne wsparcie, najczęściej w postaci spotkań z psychologiem, który wcześniej opiekował się daną rodziną podczas choroby dziecka. On nie kończy swojego kontaktu z rodziną w momencie śmierci, ale są kontynuowane te spotkania no właściwie tak długo, jak sobie rodzina tego życzy, jak psycholog uważa, że to jest dla niego korzystne. Co ważne, to też nie są w żaden sposób finansowane jakby oddzielnie przez państwo inicjatywy. To wszystko jest ze środków albo zebranych, fundacyjnych, albo tak naprawdę wygospodarowane ze środków NFZ-u, ale wiemy, że NFZ przestaje być płatnikiem w momencie zgonu dziecka, więc tamte inicjatywy nie są w żaden sposób jakby wykazywane do NFZ-u. One są po prostu pokrywane ze środków własnych hospicjum, ale takie inicjatywy są prowadzone. Jeszcze jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, znaczy rolę hospicjów w ogóle w tym procesie chałowy. Wydaje się, że mamy znaczącą w sensie takim, że różnie, to Ania pewnie więcej jest na ten temat powiedzieć, ale różnie przeżywają żałobę osoby, w zależności jak ta strata ich spotkała, w sensie w jakich okolicznościach. Zupełnie inna jest żałoba po śmierci nagłej, śmierci wypadkowej, zupełnie nagła po śmierci dziecka, zupełnie inna po śmierci osoby starszej, która długo chorowała. I też w zależności od tego, jak długo ta choroba przebiegała, od jej dynamiki i od tego, jak była zagospodarowana dana rodzina, jak były zagospodarowane dane sytuacje kryzysowe. Jeżeli to w ogóle nie było zagospodarowane, a więc rodzina towarzyszyła w niewyobrażalnym tak naprawdę cierpieniu, bólu osoby chorej, który to ból, to cierpienie zakończyło się zgonem tego pacjenta, no to żałoba także przebiega zupełnie inaczej, a więc ja tutaj swoją rolę jako lekarza hospicjum postrzegam w tym, żeby w tę żałobę wprowadzić rodzinę możliwie, no nie wiem czy to jest dobre słowo, ale możliwie mało traumatycznie. Jeżeli rodzina jest prowadzona, jeżeli dobrze jest prowadzona choroba dziecka, agonia osoby chorej, to zupełnie inaczej rodzina wchodzi w tę żałobę, w zupełnie innym punkcie, można powiedzieć, jest w momencie, kiedy ta śmierć następuje. Więc tutaj bardzo ważna jest rola tego, żebyśmy właśnie byli w stanie zaopiekować się adekwatnie całą rodziną w kryzysie opieki nad osobą chorą. Chciałbym, żebyśmy teraz chwilę poświęcili na temat, który zawsze budzi dużo emocji. Mianowicie, żebyśmy przez moment porozmawiali o eutanazji. Michał, pierwszy zabierzesz głos. No właśnie, z waszej perspektywy, co myślicie o eutanazji? Na ile jest to rzecz, która jest możliwa do przeprowadzenia w Polsce? Na ile, powiedzmy, też możliwa w kontekście tych już ogromnych potrzeb innych, o których porozmawialiśmy? No cóż, oddaję wam głos i później jeszcze będę dopytywał ewentualnie, Michał. No to jest super nośny temat, to wiem, prawda? Że to jest super nośny temat. Każdy chce o tym rozmawiać, każdy chce usłyszeć, jak dana osoba się na to zapatruje, a jeżeli już jest lekarzem, no to już w ogóle rewelacja. No i powiem tak. Że oczywiście, Andrzej, masz rację, mamy o wiele ważniejsze tematy do zagospodarowania na już, oprócz eutanazji. Mam tutaj na myśli zgodę pro futuro, czyli żeby każdy z nas był w stanie określić, jak chce, żeby postępowanie medyczne przebiegało w momencie, kiedy on straci przytomność i kontrolę nad tym, co się dzieje. To w Polsce jest zupełnie biała plama, jest zupełnie zagospodarowane. Każdy z nas, kiedy straci przytomność, jest zdany tak naprawdę na to, co zadecyduje personel biały, czyli medycy, czy to zespół karetki pogotowia, czy zespół OIOM-u, jesteśmy zdani na ich światopoglądowe i ich jakichś zasobów, którymi dysponują postępowanie.
zupełnie traci nad tym kontrolę i nie ma możliwości prawnej, żeby to usankcjonować. Drugą sytuacją, na jaką chciał zwrócić uwagę, to jest tak zwany pełnomocnik medyczny, który też w Polsce jest bardzo słabo tak naprawdę nakreślona jest ta funkcja. To jest ktoś, kogo my powołujemy, nie tak jak ta zgoda pro futuro, czyli taki testament życia, tylko sytuacja, kiedy mamy konkretną osobę, której oddajemy w swoje ręce wszystkie pełnomocnictwa i może podejmować dla nas wszystkie decyzje, jeżeli chodzi o postępowanie medyczne w momencie, kiedy jesteśmy nieprzytomni. To są dwie sytuacje, które bardzo dużo nam porządkują i eutanazja wtedy dla mnie schodzi trochę na drugi plan. Trzecią rzeczą, którą też powinniśmy zagospodarować, to jest właśnie to, o czym mówimy od samego początku, a więc niewydolność systemu opieki nad osobami cierpiącymi, osobami chorymi. Gdyby ten system był wydolny, plus tamte dwa obszary zagospodarowane, to moim zdaniem nie mamy o czym dyskutować na temat eutanazji. Aż pewnie mamy o czym. A jeszcze możesz tylko powiedzieć, czy były jakieś próby podejmowane, przynajmniej regulacji tych dwóch aspektów, o których mówiłeś i jak ewentualnie były, no właśnie, jak się kończyły te próby, no rozumiem, że po prostu nie udało się tego zrobić, ale no, jestem ciekaw. Testament życia wiem, że był na pewno procedowany w komisjach sejmowych, na pewno. Jak kończyłem studia, to miało być lada moment wprowadzane. Studia skończyłem 8 lat temu, a więc to już jest no, tuż prawdopodobnie. Nie wiem, ile z Państwa orientuje się w ogóle, czym jest testament życia i kiedykolwiek słyszało to zagadnienie. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, że to jest tak naprawdę problem, który dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas może wyjść z teatru, zostać potrącony przez samochód i wtedy właśnie jest ta zgoda pro futuro potrzebna, która określa postępowanie medyczne, czy chcemy być połączeni do aparatury, czy nie, w jakich sytuacjach. Tam możemy to dokładnie zapisać, nie? Tego po prostu nie ma. I nie ma na ten temat dyskusji, bo po prostu nie ma świadomości w ogóle w społeczeństwie, że jest taka potrzeba. Wydaje mi się, że potrzeba jest ogromna, tylko po prostu jeżeli media na to nie zwracają uwagi, no to ludzie nie czują tej potrzeby zupełnie, nie? A jak się nad tym zastanowimy, to wydaje mi się, że potrzeba jest bardzo. Czyli na przykład to jest coś, dokument, który się nosi ze sobą, czy jest to po prostu wpisane w system, tak, już i elektronicznie? Tak, to powinno być. No teraz, kiedy mam platformę PLM, a więc każdy z nas tak naprawdę jednym kliknięciem dostaje się na tak zwane konto pacjenta, to nie ma żadnego problemu, żeby taką zgodę z dokładnym opisem sytuacji, czego sobie życzymy, czego sobie nie życzymy, ze swoimi zastrzeżeniami, po prostu zawiesić w platformie PLM, żeby każdy lekarz, każdy medyk miał do tego z poziomu komputera miał do tego dostęp, nie? Więc to jest całkowicie możliwe. Ja cały czas traktuję eutanazję jako jednak, jeżeli ktoś występuje o eutanazję, to jest to pewnego rodzaju krzyk rozpaczy, krzyk pomocy, krzyk pewnego rodzaju bezsilności, bezradności, z którą ta osoba się spotyka i dobicie do pewnego rodzaju ściany. Wydaje mi się, że jeżeli rozbroimy odpowiednimi narzędziami tę bezradność, bezsilność, to po prostu tego krzyku by nie było. Takie ja mam przeświadczenie, nie? Tak, ja się zgadzam z wszystkim, co powiedziałaś. W ogóle jest mi bardzo trudno tak osobiście mieć takie jasne stanowisko wobec eutanazji, ponieważ ja w swoim życiu prywatnym jeszcze nigdy nie miałam w ogóle styczności z tematem, więc to jest dla mnie czysto teoretyczne, hipotetyczne i ja w ogóle nie wiem, jak ja bym się zachowała w sytuacji, kiedy bliska osoba mi wyraziła taką chęć. Ale też mi się wydaje, że ta rozmowa o eutanazji tak naprawdę może zasłaniać ten temat, że jest potrzebno dużo więcej edukacji o tym, jak wygląda umieranie, jak wygląda naturalny proces umierania i temat uporczywej terapii. Że tu jest tak naprawdę ten duży problem. I może mogę podać taki jeden bardzo prosty aspekt tego tematu, edukacji o umieraniu. Na przykład nie mówimy o śmierci nagłej albo o śmierci właśnie przez zawał serca, tylko o śmierci właśnie, kiedy człowiek umiera przez długą chorobę albo po prostu przez starość. I ten proces, tam jest pewna
mądrość w tym, jak natura to wymyśliła, bo to jest program, który wtedy zaczyna się dziać w naszym ciele. I częścią tego programu to jest to, że w pewnym momencie przestajemy jeść. Każda osoba, która umiera, w pewnym momencie już nie chce jeść. Często kilka tygodni przed śmiercią. I to jest normalne, to jest naturalne, u każdego tak jest. Nawet o tym nie ma wiedzy u rodzin, więc najczęściej rodzina wtedy nie ma kompletnie zgody na to, tylko jest na siłę karmienie, próba przekonania i właśnie z taki błąd myślenia, że ludzie myślą, o Boże, ta osoba zaraz umrze, bo nie je. Ale jest odwrotnie. Ta osoba nie je, ponieważ umiera. Nie? Że to jest naturalną częścią tego procesu. Gdybyśmy to bardziej zaakceptowali, nie? To ten proces umierania też może by nie trwał tak długo. Bo to, co często opisujemy jako przedłużenie życia, tak naprawdę jest przedłużeniem procesu umierania, z mojej perspektywy. Mogę jeszcze przykład z Niemiec, właśnie wokół tego tematu jedzenia toczy się duża dyskusja w tej sferze opieki paliatywnej w Niemczech pod hasłem Sterbefasten. Sterben jest umrzeć, a fasten to jest pościć. Tak, że często jest tak, że osoby, które są jeszcze w pełni świadomi, ale są po nie wiem ilu chemiach i po prostu mówią, jestem zmęczona, ja już nie chcę, ja już nawet nie chcę jeść, nic mi nie smakuje, że one mają prawo, żeby przestać jeść. Że wokół tego toczy się taka dyskusja prawna, jak to umożliwić ludziom, że mogą podjąć po prostu taką decyzję, żeby przestać jeść. I to znaczy, że za 3-4 tygodnie ich życie się kończy. I czy to jest, właśnie to nie jest eutanazja, to jest zgoda na naturalny przebieg procesu umierania. Ania wyprzedziła chyba mój wykład z przyszłego tygodnia. Ja się spotykam na konferencji akurat o pełnym ożywieniu w stanach terminalnych i w opiece paliatywnej. Tak słuchałem tego i tak i się zgadzam i się nie zgadzam. Nie wiem, czy mam tutaj przestrzeń tutaj, żeby rozmawiać o ożywieniu, ale... To jest przykład, który jest bardzo klarowny, więc możemy powiedzieć. No to jeżeli chodzi o żywienie, no to rzeczywiście się zgadzam. Czasami jednak to żywienie jest ograniczone z powodu błahych jakichś problemów. Na przykład zapalenie jamy ustnej, tak? To jesteśmy w stanie sobie absolutnie poradzić z jakimś zgłębnikiem na czas leczenia jamy ustnej, leczyć tego pacjenta żywieniowo, więc to wszystko trzeba rozpatrywać indywidualnie. Nie każdą sytuację, jeżeli chodzi o żywienie, musimy rozpatrywać indywidualnie. Miałem sobie taką sytuację, pacjentka absolutnie w stanie agonalnym, to były ostatnia doba jej życia. I rodzina miała duży problem, że nie jest w stanie jej podać leków, nie jest w stanie jej napoić, nie jest w stanie jej nakarmić. Wybraliśmy jakby, które leki zupełnie są jakby na tym etapie już zupełnie niepotrzebne i są bezsensownym tak naprawdę napieraniem. Ale z drugiej strony powiedziałem, że mogę założyć sondę nosowo-żołądkową, żeby tą pacjentkę poić. I mąż tej pacjentki do mnie podszedł i mówi, panie doktorze, a wino też da radę? Ja tak chwilę się zastanawiam, mówię, ale jak wino? I bym chciał z żoną ostatnie wino wypić. Nie ma żadnego problemu. To jest to, czy na nią mówiła, że my generalnie w hospicie mamy całkowitą wolność, tak? Ja mówię, no to nie ma problemu. Pan sobie leje do kieliszka, nabiera pan 10 ml do strzykawki wina, pan pije z kieliszka, żona pije ze strzykawki, generalnie pijecie sobie wspólne wino. Tak się da. Więc wszystko, prawda, rozpatrujemy indywidualnie w medycynie paliatywnej i u nas 2 plus 2, że równa się 4 w jednej sytuacji, to może się uznać zupełnie 7 w kolejnej, nie? Więc to wszystko zależy. Czasami oczywiście pacjent ma pełne prawo do tego, żeby nie forsować jego na pewno żywienia.
tygodniowo, a czasami ten przełamujemy taki okres. Mhm. Ale jak coś wyprowadzi mnie z błędu, ale wydaje mi się, że system, ten taki twardy system medyczny, ten nastawiony na tą uporczywą terapię i jednak przede wszystkim skupia się na cały czas podtrzymywaniu tych funkcji życiowych za wszelką cenę. Czy jest tak, czy tak nie jest? Mówię na przykład już o takiej bardziej opiece nawet szpitalnej, nie? niż hospicyjnej. Ja się bardzo cieszę, że jako lekarz hospicyjny jestem ostatnio zapraszany coraz częściej na rozmowy na temat moich pacjentów, którzy trafiają do szpitala w różnych okolicznościach. Ostatnio akurat COVID jest taką sytuacją, że pacjenci po prostu w hospicjum domowym także łapią COVID i trafiają z tego powodu do szpitala. I klinika chorób zakaźnych zaprasza mnie na konsultacje na temat właśnie postępowania, co zrobić w sytuacji gdy. I my tak naprawdę siadamy nad konkretnym pacjentem, zastanawiamy się, co jest z korzyścią, co może być forsowaniem przesadnym w danej sytuacji. No i ustalamy w konsylium, to nie jest jednoosobowo, to jest konsylium zespołu prowadzącego, na temat tego, jakie mamy opcje terapeutyczne, kiedy ewentualnie dziecko może skorzystać z oddziału intensywnej terapii, kiedy nie powinno być przewożone, ale to jest wszystko w indywidualnych sytuacjach. I tak wydaje mi się, że to powinno przebiegać, w sensie takim, że konkretna sytuacja kliniczna pacjenta, odpowiedzią na to jest zebranie się zespołu prowadzącego i zastanowienie się, co przynosi korzyść, a co w tym momencie jest uporczywą terapią, czyli właśnie uporczywością terapeutyczną, co bardziej daje nam obraz tego, co się dzieje, czyli tak naprawdę forsujemy pewne zabiegi, które dokładają cierpienia, przedłużają czas agonii, czas umierania, natomiast nie przynoszą żadnych korzyści, jeżeli chodzi o jakość życia tego pacjenta w tej konkretnej sytuacji. No to też pewnie jest już rozmowa znowu wracając o wydolności po prostu służby zdrowia, nie? I możliwości też w ogóle czasu, poświęcenia tego czasu i też możliwości personelu, no i ostatecznie też wyszkolenia tego personelu. Na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania tak szybko sobie przejrzałem jakieś tam badanie z 2017 roku i tam było napisane, że w Stanach Zjednoczonych 90% zgonów szpitalnych jest po wprowadzeniu protokołu ograniczania czynności medycznych przy danym pacjencie. Czyli 90% zgonów jest poprzedzonych tym, że ktoś się nad tym zastanowił i były jakby procedury, które ktoś zastanawiał się, czy wprowadzać, ale zastanowili się nad tym i przy danym stanie pacjenta nie wprowadzili tych procedur. Jest to odnotowane w dokumentacji medycznej. Nie? U nas pewnie też to się dzieje, tylko częściej jest to tak trochę bardziej na czuja niż sformalizowane. Nie wiem, czy jakby rozumiecie, o co chodzi, ale może się tak zdarzyć, że po prostu dane z Polski byłyby niedoszacowane, natomiast to się dzieje. Tak? Coraz bardziej oddziały intensywnej terapii czy oddziały interny są świadome tego, że w danych sytuacjach można ograniczać dane postępowanie medyczne. Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy chciałbym oddać Państwu głos. Idę do naszego społecznego mikrofonu i zachęcam do tego, żeby zadać pytania lub też podzielić się jakąś refleksją. Aha, ty będziesz chodzić, tak? O. Jeśli ktoś chce z nami porozmawiać. Może, ale tam widzę, że jest jedno pytanie, albo pani chciałaby się podzielić jakąś myślą, która się może pojawiła. Bo mnie ten testament życia zafrapował, a w sytuacji, w której w tej chwili taka regulacja nie istnieje, bo oprócz tego, że jest pacjent, to jest na przykład rodzina pacjenta, która bardzo może się nie zgadzać z tym, co pacjent czuje. To znaczy rodzina chce, żeby on żył, a on już nie chce walczyć. I co wtedy? No bo pacjent mówi, ja nie mam siły, ja nie chcę. A rodzina idzie do lekarza i mówi, panie doktorze, co tu jeszcze można zrobić? Podmiotem naszego postępowania medycznego jest pacjent. I póki on jest w stanie wyrażać zgodę, to absolutnie jego zgoda jest naszym podstawowym wyznacznikiem tego, jak postępowanie przebiega. Rodzina
ma naprawdę bardzo ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o nacisk na biały personel, jeżeli chodzi o konkretne postępowanie w sytuacji na przykład utraty świadomości przez pacjenta. Jeżeli nie ma powołanego pełnomocnika medycznego, są na to dokumenty, pani prokurator Szeroczyńska ma taki cykl artykułów na temat właśnie powoływania w warunkach polskich pełnomocnika medycznego i to się da zrobić. A jeżeli ktoś nie ma powołanego takiego pełnomocnika medycznego, to ma duży problem, żeby nie zdawać się na łaskę i niełaskę białego personelu. Na balkon też podejdę, nie wiem, czy ktoś ewentualnie... Ja mam ten. Tak? Dobrze. Ja bym chciała zapytać jeszcze, bo mówiła pani, że utrata apetytu jest takim objawem, że ktoś umiera. Chciałam zapytać, czy jakie są jeszcze takie oznaki, że śmierć się zbliża, kiedy ktoś choruje. No to jest w ogóle takie pytanie, kiedy się zaczyna to umieranie, no? Czy mówimy o tych ostatnich dniach, czy mówimy o ostatnich tygodniach i miesiącach, bo jeśli mówimy o tych ostatnich miesiącach, to można zauważyć znaki może już nawet wiele miesięcy albo może lat wcześniej, mówię o starszych osobach i osobach po długiej chorobie, takie wycofanie się ze świata jest takie może pierwszy znak, nie? Tak samo jak kiedy wchodzimy w ten świat jako dziecko, nie? To najpierw interesujemy się własnym ciałem, potem innymi ludźmi, potem dalszymi ludźmi, potem przyjaciółmi, potem społeczeństwem, polityką, nie? Nasze zainteresowanie się tak rozrasta. A kiedy się wycofamy z tego świata, to odwrotnie, że przestanie nas interesować polityka, potem przestanie nas interesować, co się dzieje w naszym miasteczku, potem ci dalsi znajomi, dalsza rodzina, więc to się coraz bardziej zawęża. Przestanie zainteresowanie się właśnie jedzeniem, bo jedzenie to nie jest tylko energia dla naszego ciała, ale jedzenie to też jest inwestycja w przyszłość, nie? Jemy, żeby nasze ciało miało coś na przyszłość, ale jeśli nie ma tej przyszłości, to nie potrzebujemy jedzenia. Jesteśmy w stanie przetrwać całkiem długo bez jedzenia. W pewnym momencie też już nie chcemy pić. I to, co w tych ostatnich tygodniach, dniach bardzo zazwyczaj się pojawia, jest taki inny stan świadomości, że ludzie są gdzieś między jawą i snem, że często to jest taki proces takiego wygaśnięcia, nie, że nie ma takiego jasnego momentu, tylko to jest jak takie, czuć jak życie tak powolutku wychodzi z tego człowieka, może coraz więcej śpi, coraz rzadziej się budzi. Kiedy się budzi, to może nie do końca jest tutaj z nami, tylko rozmawia z... To bardzo często ludzie rozmawiają z innymi ludźmi, których my nie widzimy. Nie? I można to tłumaczyć w różne sposoby. Można dla jednych to jest jasne, że to oni są już jednym krokiem po tej drugiej stronie, a dla innych jest to ok, to są halucynacje. Można to interpretować jak w różne sposoby, ale bardzo często jest właśnie taki odmienny stan od świadomości, że siedzą albo leżą i patrzą na swoje dłonie, takie na nowo dziwne fascynowanie swoim własnym ciałem, jak takie, to często się pojawia. Ty pewnie masz też kilka różnych przykładów, które możesz dodać.
Ja mam takie chyba czysto medyczne, tak? No bo jednak jeżeli człowiek długo nie je, nie pije, a jednak ci pacjenci rzeczywiście ograniczają, no to po prostu takie objawy jak odwodnienie, tak, zapadnięcie gałek ocznych, suchość śluzówek, to na pewno się zdarza. Harkot taki, ponieważ no nie trzyma ta osoba napięcia mięśni, więc słyszymy takie harczenie z górnych dróg oddechowych, z zapadniętego gardła, zapadniętego podniebienia, takie jak chrapanie, ale takie głębsze. Zmarszczka na nosie się pojawia u niektórych pacjentów, taki charakterystyczny objaw już w ostatnich tak naprawdę godzinach przed śmiercią. To taki przedziałek na nosie, który się pojawia. Po prostu też zapadnięcia takiego odwodnienia i zapadnięcia się krążenia tego obwodowego. Często wychładzają się kończyny, tak, u tych pacjentów pojawiają się plamy opadowe tak naprawdę za życia. No, tych medycznych sygnałów tego, że śmierć jest blisko, mamy dosyć, żeby odczytywać to. I właśnie to, co teraz opisałaś, to też jest taki ten proces właśnie wycofania się tego życia, że właśnie krew cyrkuluje, w sensie zadba o te najważniejsze organy, ale dłonie i stopy już mogą być białe albo fioletowe, bardzo zimne. Ale jeszcze chciałam w ogóle powiedzieć, w sensie to dotyczy bardziej tej mojej dziedziny jako towarzyszka w umieraniu, w sensie ja nie jestem ekspertą medyczną, jestem raczej do rozmowy i to, co często w tych ostatnich tygodniach się pojawia, to jest właśnie, że pacjent zaczyna mówić językiem symbolicznym, że mówi o rzeczach, które nie pasują już do logiki naszego świata. I często się pojawiają metafory, na przykład podróże, że ludzie mówią o walizkach, albo że muszą jeszcze zapakować buty, albo szukają paszportu, albo szukają pieniędzy. No, takie jakby, nie wiem, dusza jakoś wyraziła, że przygotuje się na jakąś podróż. No. Właśnie taki język symboliczny w rozmowach, to bardzo, bardzo często się pojawia i wtedy jest fajnie, żeby wejść w tą rozmowę i nie żeby ją zablokować, nie? Żeby nie mówić, no ale babciu, tutaj nikogo nie ma, z kim ty gadać, jeśli babcia mówi, że tam w rogu stoi czarny pies, nie? Wtedy lepiej jest zapytać, a jak ten pies się zachowuje, czy on coś mówi, czy on coś robi, nie? Albo w sensie, żeby to traktować serio. Dam jeden przykład jednej starszej pani, która właśnie w tych ostatnich tygodniach pojawił się z jakiegoś powodu lęk, że w pokoju są myszy. I ona cały czas mówiła o tych myszach. Ja? I najpierw rodzina spróbowała argumentować, no nie ma żadnych myszy, nie ma. Aż padł pomysł, żeby babci zaproponować, że ktoś przynosi taką pułapkę na myszy, nie? I mówi, zobacz, kupiliśmy tą pułapkę, czy to ci będziesz teraz bardziej spokojna i tak, lęk przed myszami zniknął, więc często takim dobrym podejściem, właśnie jeśli jest ten taki inny stan świadomości i inny język, który nam się wydaje nielogiczny, żeby otworzyć się na to, żeby wejść w te dziwne rozmowy, zamiast zostać w tym naszym racjonalnym patrzeniu na świat. W ogóle ważne jest to, żeby mówić do umierającej osoby. To jest w ogóle bardzo ważne. Oczywiście jest przestrzeń na milczenie, która także jest bardzo ważna, ale to, co Ania powiedziała, tak mi naszło, że chyba w tej naszej dyskusji też powinno wybrzmieć, że to jest ostatnia szansa na to, żeby z tymi osobami nawet nie podialogować, ale nawet monologować coś, co byśmy chcieli tej osobie powiedzieć. Ja, ponieważ akurat tak się złożyło, że jestem uczniem Jana Kaczkowskiego, tak się postrzegam trochę, jeżeli chodzi o tą medycynę paliatywną, i on zawsze powtarzał, że ważne jest to, żeby jeżeli kogoś kochamy, to mu to po prostu wyznać, bo to może być ostatnia szansa i potem to jest coś, co potem nam będzie prezentowało przez całe życie i będzie nam stawało przed oczami to wyznanie ostatniej miłości. I takie moje osobiste wyznanie, że no, nie mam już dziadków, ale jednej babci można powiedzieć, że na łożu śmierci wyznałam tę miłość. I muszę powiedzieć, że ja do tego wspomnienia jakoś wracam. I to mi jakoś tak
no, buduje te ostatnie chwile, to właśnie buduje mi to, nie? Więc ważne jest to, żeby w ogóle mówić, żeby wchodzić w relacje. I jeszcze jedną rzecz powiem, bo nasze hospicjum oczywiście wyposaża w szereg aparatury na przykład, nie? I my tą na ostatnie godziny, ja się staram, żeby moi pacjenci mieli tą aparaturę wyłączoną. Państwo, którzy będą oglądali spektakl, albo którzy oglądali spektakl, ja długo walczyłem z reżyserem, żeby ten monitor tam nie występował do samego końca, bo widzowie będą patrzyli na monitor, zamiast patrzeć na umierającego. I tak się dzieje rzeczywiście przy na łożu śmierci, że jeżeli rodzinie się nie wyłączy monitora, to oni zupełnie nie dostrzegają obecności tej osoby bliskiej, co jest ostatnią szansą na to, żeby z nią wejść w relację jakąkolwiek. Oni po prostu patrzą w monitor. Kiedy im się monitor wyłączy, to pięknie wygląda. Tak pani słyszy, ale coś, nie, już nie musimy tego oglądać. Wy teraz jest, bądźcie z Kasią, Frankiem, tak? I nagle od razu optyka przechodzi na osobę umierającą. Nie udało mi się tego spektaklu wyrazić, ale państwu tutaj musiałem to przekazać. No to jest super ważne właśnie to, co mówisz, te rozmowy. Nawet jeśli ta osoba już jest nieprzytomna, dużo wskazuje na to, że oni słyszą wszystko, co mówimy. Że słuch jest do samego końca, nawet jeśli ta osoba jest nieprzytomna. I to jest szansa, że możemy mówić trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczne. Albo powiedzieć o tych pięciu rzeczach, które się nauczyliśmy o tej osobie. Nie? Żeby ta osoba też wiedziała, że coś po niej zostaje. Więc takie rozmowy, w których w pewnym sensie dajemy sygnały, że mamy zgodę, w sensie, że to się nam nie podoba, co się dzieje, ale że mamy zgodę na to, że ta osoba odchodzi, że ona może odchodzić spokojnie, że nie będzie tak, że my... Właśnie najgorsze tak naprawdę, co można zrobić, to jest siedzieć obok i powiedzieć, nie zostaw mnie, nie rób mi tego, nie? Bo wtedy ta osoba ma ogromny wewnętrzny konflikt, że z jednej strony czuje, że to już jest jej czas, ale że robi krzywdę tym, którzy zostają. Więc jeśli jesteśmy w stanie w jakiś sposób sygnalizować, że to jest okej, że to się teraz dzieje i ja zawsze będę pamiętać o tobie, na przykład kiedy robię to i to, to ja zawsze będę pamiętać o tobie, to jest coś, co tej osobie, która umiera, może dać właśnie jakiś rodzaj uli spokoju. I to też już buduje jakiś rodzaj mostu. Jeśli na przykład mówimy, wiem, że twój ulubiony smak lodów to cytryna, to ja od czasu do czasu będę jadła dla ciebie takie lody. Ja to też może być już dla nas taki ważny krok w żałobie, że to już będzie coś, co nas łączy z tą osobą na zawsze. Nie? Symbolicznie oczywiście. No tak, no to czego najbardziej żałujemy, to naprawdę, że nie podziękowaliśmy, nie przeprosiliśmy i nie wyznaliśmy miłości. Co nie? To do tego najczęściej jakby wracamy, że to jest coś, co się straciło bezpowrotnie. Po prostu takiej okazji już drugiej nie będzie. Apelujemy o to, żeby wykorzystać te ostatnie momenty, tak, jeżeli będą nam dane, żeby przeżyć. Wyrazić miłość. No. Przepraszam, że tak zagarnęłam, ale trochę załatwiam swoje sprawy. Bardzo wam dziękuję za to, co powiedzieliście. Ale mam jeszcze jedno pytanie, takie o inną śmierć. To znaczy... Dowiedziałam się o śmierci mojej mamy przez telefon. I podejrzewam, że to był udar, bo cierpiała na udar wcześniej, natomiast nie daje mi spokoju taka myśl, że ja nie wiem, czy ona cierpiała umierając, bo była sama w domu. Nie umiem sobie tego wyobrazić, a chciałabym mieć takie poczucie, że może to stało się szybko i może bezboleśnie. Jak wygląda taka śmierć? Śmierć w wyniku udaru może być śmiercią nagłą, bo to wszystko zależy oczywiście od ośrodka, który jest zajmowany przez udar. Ale na podstawie tego,
co Pani opowiedziała, to chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo ważne w ogóle dla bliskich, żeby wiedzieć, jak wyglądały ostatnie momenty przed śmiercią. To jest ten problem, jeżeli chodzi o COVID, o zakaz wstępu do szpitala, że rodziny dowiadują się, że ich bliski nie żyje, ale nie są w stanie uzyskać tych informacji, jak wyglądały okoliczności śmierci bliskiej osoby. A to jest też pewien z etapów przejścia w okres żałoby, kiedy my jesteśmy pewni tego, albo inaczej, jesteśmy w stanie zbudować swoje wyobrażenie ostatnich chwil naszego bliskiego. Kiedy mamy taką fugę, wycinek tego, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego stworzyć, to jest duży problem. Jak rozmawiałem na temat, do spektaklu się odniosę, jak rozmawiałem z Kubą Skrzywankiem po raz pierwszy na temat spektaklu, to rozmawialiśmy właśnie o tym, że to jest pewnego rodzaju narodowa niezałatwiona żałoba po Janie Pawle II. Ona cały czas trwa, jest na nowo rozdrapywana różnymi eventami. I odtworzenie tych ostatnich chwil to jest właśnie to, żeby, oczywiście to jest jakieś nasze wyobrażenie, natomiast odtworzenie tego pozwala właśnie na to, na retrospekcję, na wgląd w to, jak mógł papież umierać, a więc pewnego rodzaju inscenizacja i z tego budowanie na nowo żałoby już w innym punkcie, ponieważ mieliśmy w to wgląd. I to jest to, czego Pani oczekuje a propos śmierci mamy. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na 100%, jak ta śmierć przebiegała, natomiast tak jak powiedziałem, w wyniku udaru mogła być to śmierć nagła, zupełnie bezbolesna, tak naprawdę wyłącza świadomość i uszkadza ośrodek oddechowy i w tym momencie człowiek umiera tak naprawdę bez cierpienia wcześniej, więc tak mogło być. To dotyczące cierpienia, to jeszcze chciałam dodać właśnie, kiedy rozmawiałyśmy przed chwilą o tych różnych objawach, nie? Które mogą się pojawić, te zimne stopy, ten zmieniony oddech i tak dalej. To tak naprawdę ważnym pytaniem jest, dla kogo to jest trudne? Nie? Czy to jest trudne dla tej osoby umierającej, czy to jest trudne dla nas, którzy jesteśmy świadkami tego? I duża część tych objaw jest trudna dla nas, a dla osoby umierającej nie. No o tym warto właśnie, jeśli chodzi o edukację, też mówić. Takie na przykład miejsce, na które dużo możemy patrzeć, jeśli osoba jest nieprzytomna, to jest czoło. Bo jeśli czoło jest gładkie i zrelaksowane, to prawdopodobnie tej osobie, ta osoba jest w stanie, że jest jej dobrze, nie? Natomiast kiedy jest takie zmarszczone, to może być znak, że jest ból, albo niekomfort, albo lęk. I na przykład przy tym oddechu, który Michał opisał, właśnie w tych ostatnich godzinach, kiedy jest taki oddech, że jak to się nazywa, ten death rattle po polsku? Po angielsku to ma taką dramatyczną nazwę, death rattle. No i to jest związane też z tym, że no, kiedy jesteśmy świadomi, to cały czas robimy takie albo przełykamy ślinę, a kiedy osoba jest już tak osłabiona i bardzo, bardzo zrelaksowana, to ona już nie ma tego refleksu, nie? Dlatego się zbiera wydzielina. I to brzmi super dziwne. W sensie ten dźwięk jest, kiedy to się słyszy pierwszy raz, że ktoś leży i oddycha i przy oddychaniu jest ten dźwięk, to może brzmieć przerażające, bo to jest bardzo dziwny dźwięk. Natomiast zazwyczaj czoło osoby jest zupełnie gładkie przy tym, bo ona jest tak głęboko zrelaksowana na tym etapie umierania, że jej to kompletnie nie przeszkadza. No? I to jest ważne, żeby to wiedzieć. Więc też na tych, właśnie jeśli chodzi o edukację o śmierci, to jest też taki punkt, który bym dodała. Oby tak było, ja sobie życzę takiej śmierci ze zrelaksowanym czołem, bo rzeczywiście mamy taką skalę w medycynie, którą się posługujemy na temat grymasu twarzy i skala bólu odtworzona na podstawie grymasu twarzy pacjenta. Więc tak życzę sobie tego, żeby mieć płaskie zmarszczki na czole. To jest też ważne, że medycyna paliatywna na tym polega, prawda, że my jesteśmy w stanie zwalczyć naprawdę każde cierpienie kosztem przytomności pacjenta. Więc jeżeli jesteśmy w stanie gdzieś tam wyważyć to, że pacjent jest w
śpiączce, wprowadzą w śpiączkę, ale jest zrelaksowane, rodzina widzi właśnie, że nie ma tego grymasu bólu na twarzy, no to jest po prostu łatwiej przez ten proces przejść niż wtedy, kiedy pacjent walczy o każdy oddech, widać to cierpienie na twarzy, to jest duży problem. Bo już częściowo pani odpowiedziała na pytanie niezadane przeze mnie, ale jest uporczywa terapia, ale jest jeszcze właśnie takie uporczywe trzymanie się życia, ale nie umierającej osoby, tylko osób towarzyszących. I jak nauczyć osoby bliskie, czy jak im to, czy jest w ogóle taka praktyka mówienia osobom bliskim, dajcie odejść. Jest. My w hospicjum normalnie tego uczymy. Jeżeli wiemy, że zgon się zbliża, to są słowa zakazane dla rodzin. W sensie one wiedzą o tym, że słowa w stylu zostań z nami, że jeszcze nie rób mi tego. To są słowa, które naprawdę mają moc. One mają moc przedłużenia agonii i my to normalnie obserwujemy medycznie. Kiedy widzimy, że pacjent umiera, parametry spadają, widzimy, że jesteśmy minuty do i nagle pada to ściśnięcie za rękę i ktoś mówi, że tam tylko mi tego nie rób, nie teraz, jeszcze nie dzisiaj i nagle to wszystko wraca do góry. A on już naprawdę był na ostatniej prostej. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby rodziny nauczyć, że te słowa mają moc. I że jest taki etap, kiedy to przyzwolenie muszą w sobie wypracować, przyzwolenie na odejście bliskiej osoby. Oczywiście przyzwolenie na odejście dziecka jest bardzo trudne do wypracowania i są pewnego rodzaju, to są właśnie odruchy, tak? Które te osoby w dobrej wierze stosują, ale naprawdę to powoduje przedłużenie agonii, przedłużenie cierpienia tego pacjenta. Na pewno to jest proces, nie? Że u nikogo to się nie robi takie ciach i teraz już mam tej akceptacji. Tak to psychologowie nad tym pracują, to ja powiedziałem tak skrótowo, ale to nie robimy tego na jednej wizycie, że tutaj macie Państwo listę słów zakazanych, to są. Nie, to tak nie działa. Tak. No jeśli tak patrzę na te osoby, które się na przykład do mnie zgłaszają, no, to one już są w tym procesie, nie? One już Kiedy zgłaszają się do osoby, która nazywa się towarzyszką umierania, no to oni już mają świadomość tego, że ich bliski umiera, więc oni już kilka kroków tam podjęli. Rozumiem, że chodzi bardziej o pytanie, jak w ogóle uruchomić ten proces, żeby się móc zbliżyć do akceptacji. No, myślę, że szczerość, szczera rozmowa, nie? Żeby nazywać rzeczy po imieniu, że to jest pierwszy krok, żeby naprawdę mówić jak jest, jak co w tej chwili się dzieje. Dobrze, ostatnie pytanie, bo powolutku musimy kończyć, żeby obsługa techniczna mogła przygotować scenę. Ja jeszcze chciałam tylko zapytać, ponieważ no, mówimy o tych obostrzeniach, które mają być w szkole i o tym nieobecności takich tematów i no, tematów tabu w ogóle w szkole. Więc chciałam zapytać, czy macie może jakieś książki dla dzieci, które dzieciom można by było polecić właśnie z tym tematem? Tak, jest bardzo dużo dobrych książek dla dzieci. Pierwsze, które mi przychodzą do głowy, to są takie książki ilustrowane, to są dwa. Jedna nazywa się Życie, a drugie Śmierć. To jest jakaś autorka, chyba holenderska, nie pamiętam imiona. Mamy w kolektywie Instytutu Dobrej Śmierci, mamy kilka osób, które są pedagogami i specjalizują się w pracy z dziećmi. One pracują obecnie nad artykułem na blog na temat z listą książek dla dzieci, więc zachęcam, żeby za kilka dni albo tygodni zerknąć na naszą stronę w zakładkę blog, tam powinna wtedy coś być, bo teraz mi tak szybko nie przychodzi do głowy taka lista.
Zacząłem bajki o umieraniu, jest taka książka i zacząłem ją nawet czytać. Ignatek szuka przyjaciela, taka jest. Ale mamy rzeczywiście, Martę, mamy super ekspertów, jeżeli chodzi o literaturę poświęconą śmierci, w tym właśnie tanatopedagogice, więc naprawdę poczekać, aż Marta napisze te listy z współpracownikami, to będzie pewnie kompletny, bardziej niż tutaj, żebyśmy nie podpowiedzieli czegoś, co jest niewystarczające, a tam będzie pewnie wyczerpująca lista. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ania, Michał, bardzo Wam dziękuję za wiedzę, z którą się z nami podzieliliście. Myślę, że to było spotkanie nie do przecenienia. Także bardzo Wam dziękuję. Też bardzo dziękuję.